Siemano, witajcie, tutaj Wojano i Paliano, Team Bedursano. Nie widać cię, Palion, bo zepsuty z... O, jesteś, dobra, jesteś, siema. Jesteśmy na Bedwarsach, pewnie mało kto się spodziewał tego. Ale tak, Bedwarsy nadal pamiętamy o Bedwarsach. Ja w Bedwarsy mam nadal, w moim serduszku są głęboko zakorzenione. Pamiętamy o tym, jakie aranki się tutaj grało, dokładnie tak. Dlatego co, zbieramy 4 sztuki złota, jeszcze 2 sztuki żelaza i ruszamy, na teraz mam pytanko, jak my stoimy w tym we dwóch, to podwójnie nam tak, daje, czy...? Tak, podwójnie, okay. Właśnie dlatego powinno się stać podwójnie, bo tak to jest marnotrawstwo, nie? To kupić, to kupić. A co to jest klik? Wow, coś dostałem. Wiesz co? Na wstępie możesz kupić, zabudować to Endstone'em, tak, Endstone'em. Dobra. Tak, pek, 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 pek. Pięknie. Ja już mam diaksy, więc bardzo dobrze. Ej, co to jest? Prezenty są jakieś. Tak, 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 musisz chyba do sklepu dodać i to jakoś działa. Dalej, szybko, nie mogę się tam... Dobra, niebiescy już albo turkusowie będą chcieli chyba zaraz do nas iść. My będziemy mieć zaraz prota, więc bardzo dobrze. Masz i diaksy. To się nazywa rozwinięcie, tak, tak, tak. Ej, stary. Zaczynamy, dobrze, ty ogarniasz. Zniknął mi ten prezencik, nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie a, wiem bo do sklepu chyba, jak tam... Tylko ja nie wiem w ogóle, co te prezenty dają, szczerze, wiesz? No, te prezenty są chyba takie po prostu. Tak, tak, o, są, widzowie. A co daje poziom? Czy on 21 poziom? Poziom? Ja w sumie nawet nie, a gdzie widzisz poziom? Na nizie? Normalnie, na pasku, na pasku. No. Wiesz co? To jest twój level w serwera, na serwerze, jaki masz. Który ty masz? 79. O kurde. No to całkiem spore. Od prawej strony zabuduj, bo zaraz będą do nas szli, a tam jest czuły punkt masz. No mogę wewnątrz, w sumie na razie nic nie ma. Minor fatigue. I teraz idą do nas, więc za chwilę będą mieli bitkę z nami. Bitka! Chociaż nie, spójrz, oni tylko widzowie stoją na diaksach, czekają sobie na diaksikach. No dobra, to my sobie będziemy korzystać. Masz coś złota? Mam 3, mogę ci dać. To rzuć, lećmy na nich. W sensie jeszcze nie, jeszcze poczekajmy, czekam na jedno żelazko. Mam, dobra. I co, i pierwszy team... Ej, co jest grane? Dobra, pierwszy team będzie rozwalony. Let's go, let's go, let's go, jestem ready, to jestem ready, lecimy. Aha, aha, aha. Prowadź. Aha, aha, aha. Tak ogarniasz te Bedwarsy. Wiesz co, no ja też ostatnio w Bedwarsy to ja grałem, nie pamiętam kiedy. Wiem, ale wiesz, pamięć mięśniowa jakaś ci na pewno została. Patrz, jak to szybko. Pyk, pyk, trochę muszę tutaj na górę tak szybciej się podbudować. Cyk, 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 cyk. Jak oni się cyk. Patrzą i się o, boją. O nie, oni nie mogą nic zrobić. Trochę ale to jest mi. Smutne. Trochę im współczuję. Dobra, i uwaga. 3, 2, 1, okej. Dobra, poszło. Rozwalamy ich. Jeden leci. Dobra, drugi. Ej, 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 ale to zrobiliśmy! Yo! Ej, stary. Ale to było stare takie przykre, jak oni się tak patrzeli. No, to było takie. No. No, ale co, no Bedwarsy na tym polegają, no trzeba się eliminować, niestety, trzeba, no niestety, stety, trzeba. Słuchajcie, ale przynajmniej mamy teraz dostęp do bazy Aqua. To oznacza, że możemy z dwóch baz jednocześnie zbierać surowce teraz, nie? To jest emeraldy też są ważne, nie? Tak, tak, dlatego teraz pójdę na środek, właśnie spróbować. O, widzę, że żółci są na środku. Mam 2 diamenty, mogę coś z tego zrobić? O, 3 będę miał. O, dobra, to daj, zrobię sharpnessa, bo ja mam jeszcze w skrzynce. O, dobra. Dobra, jeszcze jeden, czekaj, bo będzie teraz. Super, super. No, no i to się nazywa rozwinięcie, nie? Będziemy się rozwijać. Idą do nas, faktycznie, prawej. Faktycznie. Ej, co jest? Niewidoczny blok. Dawaj, stawię szkło na górze, szkło na górze. Szkło na górze, szkło na górze. Pek, dziękuję bardzo. Pek, pek. Czy oni coś tutaj kombinują? Dobra. Pek, 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 pek. Idziemy na górę. Gdzie oni są? Pewnie od góry będą chcieli tutaj gdzieś nas podejść. Okej, czekaj, różowi zostali rozwaleni. To? Nie mają łóżka. Trzeba ich tylko zabić teraz. Dawaj, idziemy do nich. Final kill jest jakiś, a dobra, dobra. Czyli oni się klepią z żółtymi, żółci są, żółci mają łóżeczko. Różowi nie. I patrz na to, robię różowego. A ty tam jesteś tak daleko, idę. Dobra, jednego zrzuciłem, dobrze, wyeliminowałem chociaż jednego na moście, idę, niestety. Idę zabić kolejnego. Ale dobrze jest, no. Dawaj kolejnego i uważaj, bo tam są żółci też będą chcieli pewnie. Jak różowego zarąbię, to już go nie ma, nie? Tak, już nie wraca, już jest koniec. Ale widzowie, będzie, ale arenka coś czuje, będzie fajna arenka, dlatego oczywiście napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z właśnie tego, czy nie. I ja bym zrobił mojego ludzkiego takiego trollka. Ale on dobrze się bije, zabije mnie. Chociaż to się nie da. Zabił mnie.
Różowe? Cię tak, zabił? Tak, z 5 HP mu zostało. Okej. Jakie tu fajne przejście jest, okej. Takie tajemne. Tego się nie da otworzyć jeszcze. Pyk. Dobra, biorę sobie mieczek. Dobra, a gdzie on jest? On jest u żółtych? Był, no tam gdzieś daleko, chyba żółci? Chyba u żółtych, tak, u żółtych. Dobra. To jest świąteczna mapa w ogóle. Ty fakty! Teraz to widzę. O, klepiam się. Żółci nadal mają? Okej. Różowe mnie nie widzi. Stary, różowy mnie nie widzi. Zostaniemy tylko ja, my i różowi. Ja chcę to wygrać. Ja też bym bardzo chciał. Tylko trzeba uważać, bo żółci... Jak ty jesteś po drugiej stronie. Tak, ale co tego różowego spróbować rozwalić. Nie wiem, gdzie on dokładnie jest. Gdzieś tu się chowa. Czemu czerwoni się zabudowali w ogóle? Na pewno tutaj gdzieś jest. Jest. Czekaj, czerwoni są tu. 4 diamenty mam. Czerwoni są tu. Uważaj, bo jesteś sam. O, to rób prota z tymi diamentami. Tak. Dobra, tutaj jest wejście gdzieś? Tak, tutaj jest wejście, dobra. O, lepsze protection mamy. Pek, dobrze. No dawaj. Jaka klepa. Nie! To co jest grane? Ej, różowych nie ma, dobra, jak szukam. Ej, niebieski jest na środku, dobra, czas iść na środek. Bo ja tam się za bardzo bawię z nimi. Tak, bardzo ważne. Właśnie problem jest taki, że my ich nie mamy. Więc trochę lipa. Ale postaramy się zaraz wszystko ogarnąć. Dobra, ja bym szedł. Okej. Biegnę. Ja bym szedł od różowych na środek. Diaksy! Dwa to jest mało. Dwa to mało! A tam też masz po prawej stronie, może tam też będą jakieś. Tak, tutaj bym miał w sumie, ale ja teraz idę na... O, albo czekaj, pójdę po żelazny mieczek i pójdziemy na środek. O nie, blue has been eliminated, czyli koniec z blue. Zostaliśmy z żółtymi i czerwonymi. Czerwoni stoją w swojej bazie, żółci natomiast stoją na środku i się, no, że tak powiem, mocno rozwijają z emeraldami. Masz no, jakieś diamenty? Nie mam niestety. Ja idę tam po diaksy. To są diaksy. Lepszy miecz bym ulepszył. O, dobra, to leć po te diaksy, no. Dobra. A ja lecę prosto do tych, do białych, znaczy się żółtych, więc mam zobaczymy. Mam 6 diaksów, ile? Może zbroję? Zbroja, cały czas zbroja teraz, no. Zbroja lepiej chyba, nie? Dopóki nie będziemy mieć zbroi na takim, przynajmniej trzecim poziomie, no to co będzie lipa. W sensie będzie to dobrze, ale... Teraz zobaczymy, bo ja nie pamiętam, ile to kosztowało, zero ten. Okej. No dalej! Nie, ja mam takie noobskie ruchy, stary, co to nie, jest tak... za moc? A co zrobiłeś? Nie wiem, tak dziwnie, sztywno chodzę, nie? Sztywno chodzę. Jakoś, widzowie, jakoś nie idzie w Bedwars. Zapomniałem, dobra, 9 jak się to diamentów się gra. I idę zbroję ulepszyć. Dobra, jaki to będzie protekt już? Dobra, idę to pozbierać, o! Okay. Protection 3 będziemy mieć już. Czemu nie zjadłem refa? Yes! Rozwaliłem żółtego na środku. Dobra, zjem sobie refka i teraz lecimy dalej. Dobra. Masz Protection 3? Dzięki! Tak, uratowało mi chyba teraz tyłek. Dobrze. A ile ci zostało życia? Wiesz co? No mało trochę. Bo to było trochę przypałowe. Ale dobra. O! Iść do ciebie? Mam 5 emeraldów. Stary, muszę z tym wrócić. Ile? 5? No, muszę z tym wrócić, jak z tym nie wrócę. Dawaj. Możesz przyjść do mnie, żeby mnie osłaniać teraz. Ile, no. Trzeba tylko uważać, czy oni do nas do bazy nie idą, ale zobaczymy. O, dobra, ile mam? Chyba nie. 7. Nie idzie nikt. Tą drugą stroną też nie. Dobra. Nie. Idę po jeszcze jednego emeralda, będzie mieć 8. Trzy teamy. Stary, 8 emeraldów oznacza, że robimy w sumie obsydian. Dawaj, robimy obsa. Będziemy spokojnie sobie spali. Dobra. Ja już mam. To jest jakiś typ? W sensie to ja. Zabiegł. Biały to ja. Nie, żółty. Dobra, to rozwalaj. Tak. Dobrze! Umieram. Palion style. Jezu! Jak go zabiłem, to jakiś wilk zabił, co to było? Wilk? A takie efekty niektórzy mają, śmieszne. Dobra, widzowie, jaram się. Nubek. Jaram się. O, jesteś tam. Możesz białe. Tam po diamenty skoczyć, a ja pójdę zrobić obsa u nas w bazie. Dobra. Obsa to już dużo nam obsydian da, więc to a co, co zrobić? Trzeba mieć diamentowe kilo, żeby to zniszczyć. Tak, no, diamentowe. Najsłabsze. Minimalnie, żeby to zniszczyć. Więc to będzie mocne. 4 diaksy. Gdzie jest? O, dobra, tu. Dobra, pyk. Obsydian. Nie wiem, czy opłaca się mieczyk ulepszać? Mieczyk? Już się nie da.
A, w sensie na żelazne, to tak. W sensie, no, wiesz, że ostrość 2 na przykład, nie ma czegoś takiego. Nie ma. Maksymalnie raz możesz rozwinąć. Dobra, kładę obsa. Ej, to jest trochę ryzykowne, w sensie... Okej, okay, zawsze się stresuję kładąc obsa, nie? Bo już miałem kilka razy takie sytuacje, że kładłem obsa i akurat ktoś się wbił i mnie rozwalił, nie? Nie, to jest totalnie pusto. Dobra. I to dobrze, bo będziemy mieli szansę się rozwijać. Dobra, let's go. Po drugiej stronie mapy. Palenie. Kurde, wiesz, że ja muszę mieć diamentów 16. 16 teraz, żeby tego zrobić. Żeby ma na maksa mieć zbroję, ale też w ogóle to nie będziemy do zabicia. No co ty, to my będziemy najsilniejsi. I o to jeszcze chodzi. A co zrobić, żeby mieć diamentową zbroję, diamentowy miecz? Emeraldy, za emeraldę. Najpierw robisz diamentową zbroję, potem diamentowy miecz. Bo diamentowy miecz tracisz jak wypadasz, a diamentową zbroję nie. Więc dobra, to jest kozackie. Czerwoni się zastanawiam, co oni kombinują, bo oni coś nie wychodzą z tej swojej bazy i się zastanawiam, jak długo tam mogą być. Jak długo tam będą chcieli być. Uczył się grać w gierkę, mam 26 golda. Okej. A ja już sobie spokojnie zbieram kolejne emeraldy, mam po 2. Łuk, o, czerwoni przeszli do ataku. Tak, czerwoni walczą z żółtymi, spójrzcie. Aha, zostaniemy 1-1. O, czerwoni zrzucili żółtego, ty, ładnie, dobra, to się dzieje. Ej, widzowie, dzieje się w tej arenie. Tak, nie mają łóżka, jak zostaną rozwalani, to już po nich i już nie wrócą. Dobra, tam widzę kolejne żółty, więc żółci nawalają się z czerwonymi, to dobrze, bo my sobie w tym czasie będziemy korzystać. Rozwiniemy się, myślę nad tym, żeby zaatakować żółtych, ale nie wiem, Ja te diamenty będę zbierał, żeby na full nam ulepszyć. Tak, to tak. Najlepiej. To będzie mega mocne. Ej, ile mi brakuje? Dobra, tam widzę żółtego. Jeden diament mi brakuje! Jeden? Do dobra, prota poczekam. 4? Tak, no. Już? Nie, mam! Ale jazda, ty. Idę ulepszyć, będziemy mieli na full. Ty, jaka jazda, widzowie, jak my będziemy rozwinięci. Ty, kolejne emeraldy! Dobra, to ja lecę po kolejne emeraldy! Jazda! Ty, będziemy mieć... rzeczy. Jak wezmę jeszcze po jednym emeraldzie, to obaj będziemy mieć diaksowe zbrojki, czaisz? Dobra, będziemy niepokonani. Ja już ulepszam podwójnie? Tego. Jakim cudem podwójnie? Patrz, dwóch żółtych bije się z dwoma czerwonymi. Ci czerwoni mają niezłą taktykę, bo ci czerwoni jakoś to ogarniają w taki sposób, że jak widzą, że mają troszeczkę problem... Ej, w sumie teraz jest opcja, żeby pójść do żółtych, skoro oni się klepią. Ale odpuszczę. Chyba, że... Łuk 12 dobra, golda. Spróbuję. Może łuk, spróbuję. Co? Łuk się przydaje? Za 12 golda ten łuk jest do niczego. On nie ma odrzutu. Mhm. Nie. To jest power i punch. Spadli żółci, więc nawet nie ma co. Nie idę tam do nich. Nie idę. Nawet żółci żeby nie wiedzieli. O, czerwoni nie żyją. To co, idziemy? Polujemy na tych żółtych? Czas na żółtych teraz, tak stary? Lecimy na żółtych. Nie robimy diamentowych. Ja robię, czekaj, idę do bazy, bo mam 12 emeraldów, tylko muszę z nimi wrócić. Przygotowujemy się i poddymiamy na nich. Dobrze. Ale jazda. Właśnie, a firebole czy są dobre? Firebole tak, w sensie te za żelazo, tak, bardzo tak, dobre. Tak, no. One są tak jakby łuk, ale taki mocniejszy. Uff, jakbym teraz spadł. Nie no, mówię, ja mam noobskie ruchy. Takie noobskie, że aż normalnie mnie... Dziwi, jak ja żyję jeszcze. A kill-off, ej, a kill-off by się przydał, nie? Ej, właśnie, no, kill-offik. Tak, kill-offik by się przydał. Żelazny, stary, trzymaj. Żelazny. Rzucam ci. Jinx! I robimy zbrojkę se... diaksowa. Możesz rzucić mi tego jednego emeralda, co ci został. Brałam diamentowy kill-off, jak coś, to mamy ten, nie musimy chodzić. Dobra, czyli mamy już maksymalnego prota, co nie? To było tutaj. A tam się ulepsza, a tu się ulepsza. Idzie do nas rzuty. Dobra, a mieczyk diamentowy tu. A nie mam jeszcze nam. Dobra. O kurde! Ha? Yes, zabity? Let's go! Prot 4 robi taką robotę, no, stary! On ci nic nie wziął. Pół HP mi nadal zostało. Dobrze jest, dobra, robimy to. Co, poddymiałem się, że nie mają szans. Dawaj, lecimy ich rozwalić z bomby, od razu. Oni nie mają szans żadnych, jeszcze mam kilo diamentowy. Jak będą speed, mieli nawet jump, obsa. Okej. Ja biorę jeszcze, dobra, to weź kill-off. Musimy razem pójść, nie idź w tamtą stronę, nie, chyba nie. Dobra. Chociaż? A gdzie oni są? Nie, no tam nie ma nic zbudowane. Chyba tędy. Ale razem pójdziemy, poczekam na ciebie. Dobra, ja myślę, żeby od drugiej strony pójść. Pyk. Patrz, dobra, oni próbować. Są blisko. Zobacz, oni są tutaj. Tylko żeby do nas teraz aha, nie doszli. Faktycznie. Wystarczy się do nich dobudować i mamy ich. Dobra, robimy to. Poddymienie! Taka poddyma będzie, widzowie, taka poddyma!
Ale go, jazda. Go, 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 go. Oni się tego nie spodziewają. Teraz tylko nie spaść, nie? Możesz się rozglądać, żeby patrzeć, czy do nas nie biegną, czy gdzieś nie biegną. Patrzę, no. Jakby teraz było takie czysto. Łóżko destroyer, to kurde, było, jak oni nam, żeby nas zdukła, albo nie wiem, z tych fireballi. O ja. No, dlatego się rozglądaj, rozglądaj, rozglądaj. Na razie nie biegną do nas. Ja tutaj zacznę. Nie widzę ich nawet na tej wyspie, gdzie, co oni robią? Przydałyby się emeraldy, żeby zrobić sobie kompas. Są na środku, są! Dawaj, się dawaj, 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 dawaj! Stawiam TNT. Co za lamusy. Ale idą do nas chyba. O, kopię, kopię, kopię. Dobra, rozwalaj. Masz dobrze, widzisz, dobrze. Dobrze, tak, kozacko, stary. Dawaj do nas. Let's go, wracamy. Yo, dobra, widzowie, ale zrobiliśmy akcję, nie? Totalnie pro akcja. Dobrze, ten kill-off miałeś, stary. To uratowało teraz akcję. Akcję rozwalanie. Ja nie wierzę, że my to wygramy. Ja mam wrażenie, że ta ręka jest tak noobska, nie? No ale jak oni się będą teraz kryć, to ja nie wytrzymam, nie? O stary! A czekaj, zrobię sobie kamerę. Zobadowała się. Zobadowała, no. O Jezu, oni będą stare teraz kampić, nie? Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Jest sposób na znalezienie ich, nawet jeżeli się ukrywają. Wystarczy mieć chyba 2 emeraldy i kupujesz wtedy coś takiego jak kompas, który masz w ekwipunku i możesz wtedy sobie na luzie wszystko ogarnąć. Nie uciekną. Nie ma opcji. Dobra, to ogarnij ten kompas i lecimy. Dobra, tylko 2 emeraldy będę potrzebował, więc pójdę zaraz na środek. Tylko wezmę sobie jakieś firebole też, żeby ich zrzucać. Właśnie tak. Kompasik, a nie mogę teraz. Dobra, i jeszcze troszeczkę budulca. Dobra. Firebole sobie dam tu. Co ja zrobię? O, dobra. Cyk, cyk. Cyk. I co, słuchaj? Wydaje mi się, że... No idę na środek, słuchaj. Idę na środek. Tak, biegnę za ciebie, za tobą, no. Oni chyba w ogóle kampią właśnie na środku. Nie, są tam! No są wprost. Na żółtym. Tak? Znaczy, dobra, złotym, dobra. Oni tu będą chcieli iść, zobacz. Widzisz? Idą. Dawaj, rozwalamy ich. Już teraz. Oni chcą się bić. No to dobrze. Na diamentową musimy wejść. Oj. O kurde, też mam takie coś, dzieciaki. Wow, żyje. Żyje. Wow. Nie mam, żyje. A żyjesz! Nie, spadam, nie. Nie. Ale ja przeżyję, coś, zarespię się, nie? Nie mam itemów teraz. Dobra. Czekaj. Dobra. Ja mi chcę kupić. Pyk. I pyk. Dobrze. Pyk. Lecę do ciebie. Pyk. Let's go! Yes! Rozwalony! I teraz kolejne. Pyk! Dawaj. Do? Jednego rozwaliłem. Wiesz co? Drugi jeszcze jest. Pyk. Pomagam. Aj! Mogłem z nim walczyć. Dobra. Jest git. Ale on się dobrze bije. On ma refa. Zabiję mnie. Wziął. Ej, stary, on mnie bije. Jego... Nie mogłem dotknąć. On ma 2 serca. Cyk. On jest na hita. Ja idę z drewnianym mieczem na niego. Aj, niepotrzebnie. Ale mega dobrze gra. Uważaj, no. Dobra. Uwaga, pyk, czy trafię? Yes! Let's go, Palion Team! Serio? Let's go! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.